Książka ukazuje się dopiero dzisiaj, w 2016 roku, natomiast jej treści w dużej mierze opierają się na wystawie, jaka odbyła się w Muzeum Śląskim w roku 2012. Wtedy mogli Państwo wszystkie te obiekty, które dzisiaj reprezentowane są w książce za pomocą ilustracji, niemal dotykać, namacalnie obecne były w pomieszczeniach muzeum. Dziś niejako pamiątką po wystawie staje się książka, która dodatkowo jeszcze zawiera treści wielu badaczy, badaczy sztuki, badaczy designu. Ja właśnie zajęłam się w tej książce designem, zwłaszcza tych twórczyń, które związane są z Górnym Śląskiem. I tu muszę powiedzieć, że starałam się dobierać przykłady opisywane przeze mnie w taki sposób, by kobiety, które tworzyły dane dzieła designerskie, odgrywały w tych projektach wiodącą rolę, aczkolwiek nie pomijałam również tych przykładów, gdzie kobiecie towarzyszył w jej działaniach mężczyzna. Zapraszam Państwa wszystkich 14 grudnia o godzinie 18 do czytelni Muzeum Śląskiego na sztukę kobiet w sztuce czytania. Mam nadzieję, że zobaczymy się tam. Irma Kozina.